Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Kolejny odcinek o silnikach używanych. Waga Volkswagena grupy, tym razem silnik 2.4 V6, 30 zaworów. Silnik trochę starszego typu od poprzedniego, montowany w takich autach jak Audi A6, C5, A4, B5. Także po faceliftingu. Silnik sześciocylindrowy, 30 zaworów, tryzg wielopunktowy. Rozrząd na pasku. Wymiana co 120 tysięcy km. Oleju około 6 litrów. Wymiana co 30 tysięcy lub co 2 lata. Silnik dosyć dobrze znosi instalację gazową. Co do zalet tego silnika, na pewno jest dosyć trwałą konstrukcją. Bardzo dobra dynamika, elastyczność. Kultura pracy, spalanie około 12 litrów średnio. Co do wad, zdarzają się problemy z wyciekami jakimiś oleju drobnymi. Trzeba pamiętać także o regularnej wymianie rozrządu. Zdarzają się też nadmierne spalanie oleju, awarie jakichś tam czujników, osprzętu przy silniku. Sam serwis, koszty części też nie są małe, także warto brać pod uwagę, biorąc samochód czy zastanawiając się nad kupnem. Każdy silnik V6 wiadomo, że będzie droższy w obsłudze niż rzędowa czwórka. Także to by było na tyle odnośnie silnika 2.4 V6 30-zaworowego o mocy 165-170 koni. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia następnego odcinka. Pozdrawiam.